Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Jestem na Motoparku Kraków. Trochę zamierzam się dzisiaj powściekać tym oto sprzęcikiem, czyli naszym gokardem, którego już znacie z kanału, bo wrzuciłem już poprzednie dwa filmiki o tym, jak gokart został przerobiony, o tym, jak jeździłem na torze kartingowym Racing Kart. Natomiast dzisiaj pierwszy raz jestem trochę podekscytowany, ponieważ będę mógł pojeździć na torze odkrytym. Tor jest właśnie taki, powiedzmy, idealny, nawet można by go nazwać gokardowym, bo jest mały, kręty, więc myślę, że spokojnie sprzęcik sobie poradzi. Ale też jestem ciekawy, tak? Ma niecałe 9 koni, więc no, na takim torze można by mieć coś mocniejszego, ale dysponujemy tym, więc postaram się dać z siebie wszystko. Myślę, że na pewno będzie frajda. Dobra, jeszcze oczywiście specjalny but, który sobie opracowałem do prowadzenia, żeby mieć lepszy kontakt z kierownicą. Udało się, jest sukces. Widzicie, tu mam specjalną strukturkę. No dobra, to będzie na pewno wycisk, bo no tutaj na torze będzie dużo zakrętów, będą większe prędkości. Jestem sam ciekaw, jak sobie poradzę. No dobra. To lecimy. Jeszcze tylko kask, pasy. Do zobaczenia. Zaraz się przełączam na tą kamerę. Także pójdzie on board. Jest nieźle, fajnie się jeździ, bardzo dobrze się gokart spisuje na tych takich partiach krętych, jest fan na pewno, troszkę mu brakuje jednak przełożenia na te dłuższe odcinki, tam zwłaszcza na tą długą pętlę, no ale generalnie na pewno jest mega frajda. Dużo łatwiej się jeździ niż na hali, jak się okazało. Martwiłem się, że troszkę tutaj kondycyjnie moja noga nie wyrobi, ale te przerwy między zakrętami są dłuższe, więc noga ma czas odpocząć i tak naprawdę mniej forsuje tą nogę niż na torze takim kartingowym, co mnie też zdziwiło trochę. Oponka też mocno się zużywa, tutaj widać, że zbiera się na bokach guma, także jest naprawdę git.